Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nomad.pl i zapraszam do kolejnej nowej serii o nazwie Game Dev Tycoon. W trakcie gry będę wam mówił o co tutaj chodzi, ale jak sama nazwa mówi, Game Dev, czyli robienie gier. Jeśli wam się spodoba seria, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja mi się, a my rozpoczynamy grę. Nazwa firmy. Już wiecie, jaką nazwę firmy dam. Nuclear Studios, bo to jest ten. I nazwa gracza Nomad. I teraz weźmiemy sobie wybierzemy dobra, muszę wziąć to i weźmiemy sobie takie coś. Samouczek. Okej. Gratulacje. Udało ci się otworzyć własną firmę deweloperską. W tej chwili twoje biuro znajduje się w garażu i zatrudnia wyłącznie ciebie. Ale nie martw się. Wiele udanych przedsięwzięć miało skromne początki. Zacznijmy tworzyć twoją pierwszą grę. Zapłacić tę wiadomość i kliknij na ekranie, by przywołać menu działania. Jesteś dyby ściakiem. Zanim zacznij swoje zadanie, gatunkiem i tytułem swojej produkcji, możesz także wybrać, która technologia graficzna ma zostać zaimplementowana w grze. W tej możliwości ale będziesz była. Jakie mamy w ogóle tematy tutaj? Mamy historia, tajemnice, biznes i szpiedzy. A gatunki to mamy RPG, symulacja, strategia, akcja, przygodowa. Weźmy sobie tajemnice i gatunek przygodowa. Nazwiemy grę Mystery. O. Platforma oczywiście PC Master. I grafika 2D. To akurat pamiętam, że tutaj bardzo często mamy polskie kliki właśnie w grafice 2D. I rozpocznij podprodukcję. Tworzenie gry przebiega w trzech etapach. Na początku każdego z nich możesz zadecydować, w jakich obszarach rozwoju produktu chcesz się skupić. Wyłanie odpowiednich priorytetów znacznie zwiększa liczbę zdobywanych produktów. Punktów. Dobra. To jest gra przygodowa. Więc dobrze by było dać ją coś takiego. Coś takiego będzie silnik. O, coś w tym stylu może. Do wyrównania. Okej. Będę się poczytać, mi się nie chcę tego czytać. Okej. Tego. Dialogi sobie damy na ten. Tutaj dobrze by było sztuczną inteligencję też czegoś ona tutaj zrobimy sobie taką taką rzecz. Okej, tutaj mamy projekt świata. Tutaj zrobimy sobie coś w tych, coś takiego, taką drabinkę. Taką piramidkę. Projekt świata dobrze by było mieć. W miarę dobry.
Niech się błędy naprawią wszystkie. Niech się wszystkie kropki. Dobra, wszystkie. Zakończymy. Gra została ukończona. Po stworzeniu gier naciskujesz. Dobra. Zobaczymy, jak będzie Mysteryland działał. Dialogi. Grafika. Na razie żadnych nowych poziomów nie mamy i wydajemy grę. Wiem, czy mamy jakieś nowe badania. Czy chcemy nowy własny silnik? Sport ekstremalne. O, horror. Dobra, wyjmiemy sobie badanie horroru. Recenzje. Ukazały się pierwsze recenzje gry Mysteryland. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Bardzo dobra, Stargame. Bardzo przyjemna. Tak. Można grać tygodniami. Okej. Okay, bo teraz robimy badania. Zobaczymy. Ja jestem zadowolony. Ja po tej chwili robię badania. O, fajnie. Stworzymy sobie raport o grze Mysteryland. Zobaczymy, jak to wygląda. I nawet fajnie wygląda to. Badania są. Nowe, dobrze. Dobra, stworzymy sobie nową grę. Dobra, mam bardzo fajny pomysł, bo stworzyliśmy horror na PC, ale będzie trzeba jeszcze poczekać z Elysium. Bo ja chcę Elysium, ale to będzie na 3D bym chciał robić, a to jest 2D. Na razie będą grafika, więc nazwa. Teraz już wymyślimy. Na pewno dom. Jak jest groza po angielsku? A sobie zobaczę, bo muszę sobie. A zaraz zobaczymy w tłumaczu. Wiem. Dom grozy albo terroru. Może być. Grafika 2D. I robimy. Opowiedź i zadania, ona jest tutaj nie jest. Rozgrywka.
Silnik, tak. Taki se. Po horrorze jakoś zbytnio opowieść i zadania nie są zbytnio ważne. Projekt poziomów. Sztuczna inteligencja i dialogi. Dobra, nie będzie tak jak jest. PC Master, to tylko. Dobra, tutaj akurat dźwięk dobrze by było mieć. W sumie tutaj tuturo powinno być tych. Bo jednak dźwięk w horrorze jest bardzo ważny. I grafika, nie, w sumie grafika aż tak nie. Ale dźwięk tutaj jest bardzo dobrze, bo w horrorze dźwięk do jumpscare'ów jest bardzo potrzebny. Teraz tego niech się błędy naprawią. No i jakieś jeszcze punkciki może wpadną. No, a już nie ma nic. No to kończymy. Jeszcze nie ma opowieści i zadania. Dobra, wydajemy grę. No zobaczymy, jak to wygląda w przypadku horrorów. Czy będziemy drugim Bulwark Team? Widać potencjał. Dobra, na razie nie będziemy robić. Raport od razu zrobimy. Dobra, stworzymy jeszcze jedną grę. Zobaczymy, co tutaj możemy wybrać. Szpiedy to nie, horror na razie też nie. Dobra, historię weźmiemy sobie. O, weźmiemy sobie strategię. A bo w sumie... Nie, strategię, dobra, nie będzie strategia. Kurde, no. I jakaś nazwa. Nie, nie. Bo tam w paleontologu już jest. Krzyżacy, o. Jak było? Chwila sobie wezmę na... Zakon krzyżacki, zobaczymy, czy będzie w ogóle... w angielskiej wersji. O, to weźmiemy może sobie stąd.
Muszę po angielsku dodać. Krzyżacy to będzie. Ja o krzyżakach. Opowieść też dobrze by było mieć ten. I zadania. Tutaj. Tutaj. W sumie zostawię tak, jak tutaj jest. Opowieść tutaj musi być dobra, bo to jest historia. Dźwięk jakoś zbytnio ważny nie jest. Ale projekt świata też dobrze by było mieć ten. Dobra, byśmy mogli stworzyć silnik. Nowy. Tego błędy sobie naprawimy. No, to już wszystkie rzeczy. Nowy temat, nowe połączenie. My mamy poziom drugi w rozgrywce. Poziomów też mamy poziom drugi. I wydajemy grę. Siemka, jesteśmy fanami. A, fajnie. A. Pierwsze recenzje krzyżaków. Ósemka! Mogło być lepiej. Nowy silnik, własny silnik gry. Badanie sobie stworzymy na własny silnik gry. Okej. Okej. Stwórz własny silnik gry. Grafika 2D, liniowa fabuła, zapis gry. Unreal Engine. I na Unreal Engine wyjdzie kolejny druga część gry Mystery Land. Zobaczymy, czy nam się uda stworzyć fajną serię gier. Stwórz ważną grę. Wybierz temat, oczywiście tajemnice, gatunek przygodowa, platforma PC oczywiście i na Nuclear Engine. Dalej. Wersja 2. Grafiki 2D. Mamy. Liniową fabułę damy i damy też zapis gry, bo to też jest. Ważne. Tutaj, tak jak było to w przypadku jedynki.
I teraz tak, dźwięk, tak, ale nie będzie tak, jak jest tutaj. Jeszcze niech się błędy naprawią, żeby nie był drugi cyberpunk. No, już nic więcej nie ten. Zakończymy tworzenie gry. Kontynuacji Mysterylanda. Dużo jest nowych poziomów. I wydajemy grę. Dobrze, jak będzie wyglądała kontynuacja Mysterland? Przyjemna. Miłe doświadczenie, zamknij. Spójrz raport o grze. Tutaj nie robiliśmy raportu. Będziemy można w sumie nowe badania stworzyć. Może zjeść jakie samouczek w grze. Na razie nie. Weźmy sobie piraci, bo to jest też fajna rzecz. Mysterland 2 już nie jest taka dobra. Samouczek na razie zostawię. Zlecenie. Zobaczymy, czy są jakieś nowe zlecenia. A, coś na. Coś na. Rozgrzanie. Zrobię sobie samouczek w grze. Ale to i tak nawet nie będzie. Na zakończenie, tak jakby dzisiejszego odcinka, zrobię sobie ostatnią grę. I tutaj wykorzystamy sobie ten temat piraci RPG na moim silniku. O kurde, no. Oczywiście PC. Pirates of D i to nie będzie Karaiben, tylko może zobaczyć, jaki jest po angielsku Bałtyk, może po bałtyckie, bo to będzie Piraci z Morza Bałtyckiego. Muszę sobie Baltic. Baltic, dobra. Dalej. Oczywiście 2DV2. Opowiedź i zadania tutaj dobrze by było mieć. Dialogi dobrze by było też mieć, bo to jest RPG, więc dobrze by było
tych dialogów mieć, ale nie aż tak dużo. Zresztą inteligencję wątpię, żeby ona tutaj jest ważna. Aż taka ważna nie jest w RPG-u. Projekt świata. Zostawimy tak jak jest, bo jest to akurat bardzo dobrze zrobione. Mogę nawet więcej dać projektu świata. Teraz się bugi zakończą. Grupa docelowa. Nie znam wypowiedzi badawczych, ja ją sobie zrobię nawet teraz. Wydajemy grę. Kończymy grę. Piraci z Bałtyku. Mamy silnik, kolejny poziom. Na dialogach mamy kolejny poziom. I na sztucznej inteligencji też mamy kolejny poziom. I dźwięk ma kolejny poziom. I wydajemy grę Piraci z Bałtyku. O, nowe projekty badawcze mamy. Przyjemna. Piękna, jest dobrze. Dobra, weźmiemy sobie grupę docelową. Teraz szybko tylko badania zrobimy wszystkie. Zlecenie muszę znaleźć. Sobie je łatwiejsze. Dobra, tutaj weźmiemy sobie, spróbujemy to. Może jakieś badania pójdą. Mamy to. Jeszcze raz pójdziemy sobie ze zleceniem. A spróbujemy sobie to. Dobra, cichaj mi tam. Dobra, mamy to. Pójdziemy sobie dalej ze zleceniami. Zawsze to mamy dodatkowe badania. Czy jeszcze są jakieś kolejne zlecenia? Nie ma zleceń. Zrobimy sobie raport o naszym Bałtyku. O, dobra, będziemy mieli przynajmniej na zlecenia. Jeszcze Mystery Land 2. Może mi się uda na stworzenie badania. Dobra, my będziemy mieli na... Na nowe dźwięki do nowego silnika, który jeszcze nie będzie zaimplementowany w kolejnej grze, która będzie tworzona już w kolejnym odcinku. Ja już mogę teraz wam powiedzieć, że dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć!